Witam wszystkich, tu Lewoscore i zapraszam na Zagrajmy Fallout Tactics. Tak jest, poprzednim razem zaatakowaliśmy z sukcesem bazę łupiażców, czy minibazę. Rozgromiliśmy ich, zdobyliśmy pierwsze bronie energetyczne i w chwale i glorii wracamy do naszego nowego bunka. Tak, następną misją nie będzie walka z androidami, o ile pamiętam, a walka ze zwykłymi ludźmi, zatem stąd ta niebotyczna ilość amunicji, ponieważ moja główna postać ma działko. Poza tym myślę, że będzie ona używać karabinu laserowego. Nie w tej misji, ale w następnej, ale już mam przy sobie. Luneta bez zmian, ponieważ nie ma wcale rozwiniętej umiejętności broni energetycznych. Ona będzie praktycznie cały czas strzelać z karabinu snajperskiego. Zszywacz. Poza taszczeniem dość dużej ilości pieniędzy oraz medykamentów nic praktycznie nie robi. Będzie się i tak trzymać z dala. Może jeszcze, nie wiem, wspomagać snajperów w jakichś awaryjnych sytuacjach, nie wiem. Rebeka z racji tego, że ma już całkiem niezłą umiejętność broni energetycznej, tak zadecydowałem, że będzie używać karabinu laserowego, który ma większy zasięg, ale także nie w tej misji. Chociaż mógłbym kupić, bodajże kwaternistrz ma na stanie 300 sztuk amunicji termojądrowej, ale będzie, nie wiem, czy to w następnej, po tej misji, czy w następnej będzie moment, w którym naprawdę będzie można zdobyć tej amunicji aż po uszy. Zatem nie przejmuję się tym. Alice ma dość niską percepcję, z specjalnym perkiem zwiększyłem ją o nieco, ponieważ no nie miała nigdy jakiejś wspaniałej, jeszcze dodatkowo obniża pancerz, a z racji tego, że jest szturmowcem, nie zbyt się tym przyjmuje. Będzie ponadto używać karabinu plazmowego, który ma mniejszy zasięg. No, także świr, tak samo, nadal karabin snajperski. No dobrze. Tyle słowem wprowadzenia. Coś cicho dźwięk jest, nie wiem czemu. Dajcie mi minutę. Dobra, cały dźwięk poszedł. Nie wiem, nie czuję różnicy. Okej. Idziemy do Deckera. Pomyliłem w tle. Czy można z nim pogadać? Kadet. Nie. A, ten sam, który chciał z nami zjeść kolację. Miałem sen o spokojnej przyszłości. Nie w tej grze, stary. Dobra, gdzie był Decker? Przypomnijmy sobie podstawy. Chyba tam. Poza tym, jeśli mowa o pancerzach, wszyscy mają te same. Nic się nie zmienia. Szturmowcy mają ulepszone pancerze środowiskowe. Snajperzy mają środowiskowe pancerze zwyczajne. Jak leci Decker? Kogo mam zabić? I mamy dwie misje. Great Bend i Cold Water. Spocznij, bracie. Dobra. Spocznij, żołnierzu. Wiele już przeżyłem. Muszę tylko. Zdrada nadal mnie boli. Bractwo zostało zdradzone przez grupę kryminalistów. Dobra. Przepraszam za to, ale musiałem się zorientować, gdzie najpierw się udać. Dzisiaj wyjątkowo w tej sesji udamy się najpierw do Coldwater, ponieważ to będzie walka, o ile mnie pamięć nie myli, mam nadzieję, że służy jeszcze całkiem dobrze, będzie to walka z ludźmi. Oczywiście jeśli kogoś pili, już może szarżować na roboty, ale mam za mało amunicji jeszcze na walkę z nimi, przynajmniej moim zdaniem. Jest Coldwater, okej. Osy. Nie chcę. Spocznij, żołnierzu. No, teraz posłuchamy. Wiele już przeżyłem, ale strada nadal mnie boli.
Bractwo zostało zdradzone przez grupę kryminalistów z Quincy. Biorąc pod uwagę naszą interwencję w czasie kryzysu z władcami zwierząt, to podwójna zniewaga. To zabijcie ich. Burmistrz donosi, że grupa złodziei zatruła naszych żołnierzy pełniących wartę. Wartownicy nie byli w stanie się bronić i te łotry ograbiły zwłoki oraz ukradły Hammera, brat. Ciekawe, jak im cudem zatruli. Standardowy sprzęt łatwo zastąpić, ale kradzież kilku pancerzy wspomaganych pancerze to poważna sprawa. Wyśledziliśmy złodziei z Coldwater. Wykorzystali nasz sprzęt, żeby zdobyć władzę nad mieszkańcami. Okay. Musimy to przerwać. Zabierzesz swoją drużynę do tego Coldwater i przeprowadzisz dochodzenie. Dochodzenie. Starsi uznali, że złodzieje zdradzili bractwo i czeka ich śmierć. Śmierć zdrajcą. Nie ma miejsca na litość. Właśnie. Zabij złodziei i zwróć pancerze głównemu logistykowi. Będzie na ciebie czekał w mieście. Wykonać. Tak jest. I mamy głównego logistyka. Jak leci? Na co czekasz, żołnierzu? Dostałeś wyraźny. Ale stary. Przestań się na mnie gapić z otwartą japą i przynieś wszystkie zgradzone pancerze. Jeśli ci złodzieje zdołają wymknąć się z miasta, to możemy ich już nigdy nie znaleźć. Do roboty. Rambo, zatem czeka was widok kilku śmierci. Cześć. Wow. Dobra, to na pewno będzie śmierć z mojej strony. Tak jest. To było maksymalnie głupie z mojej strony, ale to nic. Chcę, żeby te gnojki były bardziej martwe niż gul z piłą łańcuchową w dupie, leżący w samym środku pieczary, pełnej głodujących szponów śmierci. Czy wyraziłem się jasno? Nie. Dobrze, ruszaj, żołnierzu. Nie możemy pozwolić, by bractwo było ofiarą. A można z nim pohandlować i zdobyć marną ilość amunicji termojądrowej. Dobra, rany, to bractwo jest pełne świrów. No dobra, najpierw zapis. Nie do pomyślenia. To ma być główny logistyk, co? Ma temperament godny jakiegoś szturmowca. Eps, nie lubię takiego czegoś. Tak. No i chodzimy sobie po takich pueblach. A, cywile, czyli nie będę mógł z nimi pogadać o niczym ciekawym. Oczywiście całe to dochodzenie oraz zwrócenie pancerzy oznacza tylko i wyłącznie likwidację coraz to kolejnych kryminalistów, którzy buchnęli te rzeczy. Naprawdę nie lubię takiego czegoś, ponieważ to oznacza, że... To oznacza, że zaraz może być friendly fire, ale tego nie znoszę. I kompletnie nie ma muzyczki. Bractwo tu jest, tak. Zaraz wybijemy was wszystkich. W tej misji bardzo przydaje się działko. Bodaj znajdziemy jeszcze nowe działko, chociaż nie jestem pewien. Do kogo one pruły? Mi ciekawi. Halo? Cholera, bractwo. Bardzo nas tu lubią. Dobra, jak możemy tam przejść? Z ich targ. O, kościół? Jakieś krzyże widzę. Ojciec Donald. No dobra. Pogadajmy sobie z duchownym, przy okazji reszta niech zabiera tyłki tutaj. Właśnie tak. A my pogadajmy sobie z księżulem. Niech to. Chyba jest pijany. No fajnie, miałem nadzieję, że ten księżulo ma jakieś ważne informacje. Tu chyba od razu jest dwóch nieprzyjemniaczków. Myślę, że w tej misji będę lecieć bardzo oryginalnie na